Może idę po. Już jesteśmy. 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 Cześć, witajcie. Witają was zbuntowani z tej strony razem z panią Mają ze Szlachetnej Paczki. Witam. Jeszcze raz podsumowania, ale przede wszystkim chcemy wam powiedzieć, jak nam radośnie jest z tego powodu, że nasze Ubuntu rozszerza się na innych. Przyłączają się ludzie, którzy jakby wcale nie musieli robić dobra, ale to dobro się jakoś tak rozlało, że rozlało się też na większą ilość osób. Dlatego o tej historii z radością wam opowiemy. A na początek garść podsumowań i garść danych. Hania? Ja wszystkim bardzo dziękuję jeszcze raz za to uczestnictwo. To jest niesamowite. Chciałam parę cyfr, będziecie mi podpowiadać, jeżeli wszystkiego nie będę pamiętać. W każdym razie w sumie zbraliśmy 13 171 zł. 8 tysięcy z hakiem, Magda zaraz powie, było w licytacji, o czym już był post, możecie poczytać. I wszystkim jeszcze raz ogromne dzięki za wasze uczestnictwo w licytacjach. Dzisiaj Kasia z zachwytu przywiozła wianki, co prawda moje były zamówione, nie wylicytowane, ale wiem, że już tamte poszły. Ja dostałam dzisiaj też zakupione, co mi dało też kolejną inspirację do bransoletek, więc dostałam bransoletki, które też były w licytacji, więc dzięki Paulina Ant. No i tak wszystko mi to przypomina te cyfry ciągle, więc 13 171 zebraliśmy o 600 zł mniej, ponieważ po momencie, kiedy zamknęliśmy zrzutkę, pojawiło się jeszcze 200 tysięcy od Ryszarda, gdzie mu bardzo dziękuję, który przesłał 200 zł. 200 tysięcy. Niech będzie 200 tysięcy, to będzie na następny raz. Tam nas było złotych, pojawiło... Tak, czyli pojawiła się od Ryszarda 200 zł, no i potem nastąpiło zamieszanie z robotami i z czynnikami, o czym zaraz opowiecie. I w związku z tym się okazało, że trzeba nowy robot, nowy tajnik, więc tutaj jeszcze się pojawiło 400 zł od pani Eli Rutkowskiej, która jest rodziną, teściową Agatki, za co też serdecznie dziękujemy. Więc wszystkim serdecznie dziękujemy. Madzia z Rymko zaraz w skrócie opowie o licytacjach bardziej. No, a potem Maja powie, jak to się podziało, jak to się też rady zakupowo-prezentowe podziały, dobra? Dobra. Więc jeżeli chodzi o licytację, to ja zrobiłam już posta na ten temat, więc tak będę w zaokrągleniu, bo na pewno nie mam tego wszystkiego w głowie, natomiast rzeczywiście tam ponad 8 tysięcy z dużym hakiem było pieniędzy uzbieranych przed zamknięciem zrzutki, bo chyba jedna wpłata przyszła troszeczkę później, natomiast ponad 70 osób, prawie 80 osób brało udział w ogóle w licytacjach. Licytowało, podbijało ceny, też testowało, wrzucało swoje jakieś swoje produkty, swoje usługi do tego, żeby było co licytować, za co bardzo, bardzo dziękujemy, bo tak naprawdę nie spodziewaliśmy się, że będzie taki odzew i jak Hania też mówiła o tym, że gdzieś jak komuś tylko mówiła o tym, tak naprawdę od razu już coś się pojawiało na grupie, to było naprawdę bardzo, no, bardzo takie no, budujące, że to samo wszystko zaczyna wchodzić. 43 licytacje były zamknięte z kwotami, gdzie pieniądze wpłynęły. Niektórzy wpłacali więcej niż licytowali, więc jeszcze tym bardziej bardzo, bardzo dziękujemy za to. Co jeszcze? Jakieś jeszcze wielkości powinnam pamiętać? Ale słuchajcie, na grupie zrobiłam posta, są wymienione osoby. Mam nadzieję, że wszystkie z imienia i nazwiska, przynajmniej tak jak na Facebooku są oznaczeni, opisani. Niestety Facebook nie dał możliwości oznaczenia wszystkich, więc dlatego jest tak, że po prostu tak z palca zostaliście wpisani, ale są te osoby. Jeżeli kogoś brakuje, to się upominajcie, dopiszę.
albo oznaczajcie się wzajemnie. Także bardzo dziękujemy za ten udział, za właśnie publikowanie, dawanie swojego czasu dla tych osób, bo przecież wiemy, że tutaj niektórzy będą chwilę jeszcze też pracować z tymi osobami, które wygrywały licytacje, będą przygotowywać dla nich wianki, bransoletki i tak dalej, i tak dalej. Także to już to wszystko się... Wszystko już w drodze pewnie, no, tak myślę, przed świętami powinno być. Tak czy inaczej, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja tylko powiem, tak, już tylko sekundkę, Maja. Magda, dyplomowana pasjonatka, przypomnisz mi tam 169 chyba megahertów człowiek ma, nie? Jak jest w dobrej formie i ma i pyska zdrowiem i dobrą energią. To ma 169 chyba megahertów, tak? Nie wiem, Haniu, ty to już sprawdzałaś dwa razy. Więc ciągle zapominam. Znaczy, myślę, ile byśmy nie mieli megahertów, myślę, że tą energię czuć widać i... No właśnie, a teraz te 169 pomnóżcie przez te 70 ileś tam osób. Ale słuchajcie, bo... osób, które uczestniczyły, to jest po prostu mega moc. Dokładnie tak. I teraz dzisiaj nie powiedzieliśmy o tym, że mamy w gościnie dzisiaj panią Maję, która była wolontariuszką, która prowadziła nasz zespół, która umożliwiła nam spotkanie z... Która jest jeszcze wolontariuszką. I udało... Tak, ale jest oczywiście... Aż do maja. Mówiłyśmy, że to trwa aż do maja, także pani Maja zaszczyciła nas swoją obecnością i słuchajcie, zadziały się fajne rzeczy. Postanowiliśmy zrobić tego live'a w ramach podziękowania wam za to, że braliście udział w ramach celebracji tego, co się wydarzyło, ale ta jakby kula śnieżna, ta lawina jakby toczy się dalej i nasze rodziny również postanowiły się zbuntować i zgodnie z naszym założeniem jestem, bo ty jesteś, wymieniły się między sobą usługami, ale to już pani Maję daje głos, bo ona jest jakby na pierwszym froncie, więc... Chcielibyśmy to usłyszeć i proszę się z nami podzielić. Ja przede wszystkim chciałam wam bardzo serdecznie podziękować, bo zrobiliście kawał świetnej roboty. Naprawdę mieliście dwie rodziny, które zostały obdarowane paczkami, także no to jest rewelacja. Mało kto w ogóle takie cuda robi jak wy. Także wielkie podziękowania. Dwie rodziny dostały paczki, tak jak powiedziałam, a zostały pieniążki, które chcecie jeszcze przekazać dla innych potrzebujących bądź potrzebującego. I tutaj decyzja należy do was, czy właśnie pomożecie panu Ernestowi, wysłałam zdjęcia do pani Hani, jak tam sytuacja wygląda dokładnie. Możecie też pojechać ze mną do tego pana, bo on wyraził na to zgodę, żebyście zobaczyły, jak to tam od środka wygląda. Uważam, że jest bardzo potrzebujący. No mamy kilka takich rodzin, które jeszcze właśnie pozapaczkowo chcemy odwiedzać, nawet po tym maju, bo do maja mamy umowę, aczkolwiek uważam, że tym rodzinom trzeba dłużej pomóc. Musi to być takie długotrwające, długoterminowa pomoc. Tak jak było powiedziane, dwie rodziny dostały, tam zostało troszeczkę pomieszane, bo miał być robot kuchenny i czajnik dla jednej rodziny, a dostała to ta pierwsza rodzina, więc pani, która dostała przez pomyłkę, bardzo się ucieszyła, bo robot kuchenny bardzo się jej przyda, ale czajnik mówi ma już, więc pomoże komuś innemu, przekaże dalej, żeby tego nie gromadzić, nie trzymać, no i czajnik dostanie rodzina, która jest potrzebująca, która nie ma tego czajnika. I czajnik idzie do pana Ernesta. Pan Ernest ma czajnik akurat, więc jeszcze inna rodzina dostanie ten czajnik. Tak. Okej. Okay. A pani Nadia, mogę pani jeszcze opowiedzieć o tej historii? Ale rodzina, którą pomyliłyśmy, oczywiście tak. Też dostanie swój robot i swój czajnik, ale... Tak, też mam już takie informacje, że dostanie robot i czajnik, że drugi został zakupiony, więc nasza rodzina druga też dostanie to, co tam miała dostać. Tak, moja teściowa jak dowiedziała się, co robię, to zapytała, czy może pomóc, więc jak się tylko dowiedziałam, że pomyliliśmy robota i czajnik i daliśmy innej rodzinie, to zaproponowałam po prostu, żeby teściowa zasponsorowała tej właściwej, no i zgodziła się, było jej bardzo miło, że mogła to zrobić. Wobec tego dodatkowa osoba, dodatkowe pieniądze i dodatkowe dobro się wlało. Świetnie, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo Pani Eli. A jeszcze, naszej stronie. Pani Maju, ja bym chciała jeszcze, żeby Pani opowiedziała historię z Panem Włodzimierzem i z tym, jak rodzina, rodzina kuratorska, jak ja to mówię, kuratorów, którzy sprawują pieczę nad rodziną numer 2, pomogła rodzinie numer 1 w instalacji kuchenki gazowej. Tak, był problem z instalacją kuchenki gazowej. Panowie, którzy przyjechali zamontować, powiedzieli, że jest tam dość duży problem i oni nie są w stanie tego zrobić na miejscu, więc musieliśmy zaprosić tam pana, który się zajmuje gazem, który tutaj w Szanowie właśnie montuje kuchenki gazowe, pracuje w spółdzielni. No i właśnie rodzina kuratorska dała mi namiary na tego pana. Pan jak się dowiedział, że jestem ze Szlachetnej Paczki i że to jest kuchenka podarowana przez darczyńców, to powiedział, że nie weźmie ani za montaż, ani za swoją pracę, ani za, nie wiem, kable, czy jak się to tam nazywa fachowo, za to, co musiał tam podłączyć te wszystkie urządzenia, że to za to nie weźmie, to daje gratis, więc jego robocizna i sprzęt, który tam dał, jest za darmo dla Szlachetnej Paczki. Po prostu chciał dać swoją cegiełkę. Cudownie, bardzo dziękujemy. To jest po prostu niesamowicie budujące, właśnie jak ludzie reagują na tą Szlachetną Paczkę i że tak jak pani Ela Rutkowska, tak jak pan Włodzimierz, w ostatnim momencie, czy ten czy Ryszard, który wysłał te pieniądze nawet po zamknięciu zrzutki, to też bardzo się przyczynił do tego i każdy grosz był cenny, było w zasadzie od 5 zł do 1000 zł były wpłaty, więc wszystkim absolutnie dziękujemy. Każde 5 zł, każda złotówka była niesamowicie ważna, więc to było cudowne. Ale jest jeszcze coś, czyli oprócz tego, że to dobrze się szerzy między rodzinami, że oni się wymienili tym czajnikiem, że te roboty dodatkowe się pojawiły, że pan Włodzimierz, to jeszcze też ci wśród nas zobaczyli, jak to jest pięknie robić i czynić dobre, jak to dobro wraca. Ela, gdybyś opowiedziała właśnie o Ani Awtowicz i o marzenie zresztą. No okej. No nie ma jak tu się dzielić pięknymi historiami. To pod wpływem Hani, jak Hania ruszyła ze swoimi znajomymi szukając i prosząc o wsparcie, to sobie myślę, no nie mogę być gorsza, więc też się staram. I naprawdę pojawiły się osoby, które znam bardzo naprawdę, z Izą Owsiany rozmawiałam kiedyś w życiu przez 1,5 godziny i ona dała nam piękną licytację. Którą ja wygrałam. Tak, Ania Awtowicz dała nam, to znaczy jak ja do niej napisałam, ona powiedziała, że jest w wielkim kłopocie, bo ma dziecko na kwarantannie, miała jechać gdzieś za granicę, musi odwołać całe mnóstwo rzeczy, ale jakbyś coś wymyśliła, co bym mogła dać, to proszę. I ja miałam gotowy pomysł, więc czasami to też jest fajne, tak jak mówię, jak prosisz o coś, to bądź gotowa na to, o to, żeby dała nam dostęp do swojego kursu. I tak jak ona się z tego ucieszyła, to ona mi dziękowała za to, że ona może nam pomóc, bo to wszystko odciągnęło ten cały, nie wiem, troskę i smutek w tej sytuacji życiowej, w jakiej było. Ona się tak ucieszyła. I z taką wdzięcznością ona mnie dziękowała, kiedy ja jej dziękowałam, że ona nas wspiera, więc to jest niesamowite. Tym bardziej, że ktoś, kto wygrał tą licytację, będzie pracował z tymi materiałami. Tak samo jak z naszymi coachingami, ludzie będą przychodzić, więc ta przygoda trwa dalej. To tak jak z panią Mają, że tutaj praca do maja, nie wiadomo jak długo z nami będą ludzie pracować i to też jest cudowne. I jak to wszystko przechodziło, a Marzena Morawska z Kwiatu Stacji, zresztą moja siostra, mówi w momencie, kiedy wpłaciła za swoją licytację, przyszła do jej kwiaciarni klientka, która kupiła jakiegoś łosia, figurkę, który łoś stał w kwiaciarni przez 2 zimy i nikt go nie kupił. I w tym momencie, jak ona zrobiła ten przelew, weszła pani i mówi, poproszę łosia, więc który kosztował 2 razy tyle, co ta licytacja. Mało tego, ona jeszcze wysłała do Agatki papiery i wstążki do pakowania tych prezentów. Tak, dziękuję momencie, bardzo. Tak, dziękujemy jej bardzo. I w momencie, kiedy wysłała tą paczkę, kiedy przyszedł kurier po tą paczkę, przyszła pani i zrobiła zamówienie na prawie 1000 zł. Więc po prostu to jest ta magia, dobro wraca. Która wraca z nawiązką. To jest naprawdę dużo więcej niż nam się wydaje, więc to jest cudowne.
No i ja się też bardzo cieszę z tego, że to tak się zadziało, że tutaj w Londynie też dziewczyny z wielką radością ruszyły z pomocą i jeszcze widziałam się z jedną z tych dziewczyn, która dała nam na dwa karnety na zabiegi, na masaże do swojego studio i mówi do mnie: ale Ela, następnym razem to ty na mnie wiś, że mam to dać w tej dacie i już po prostu. I za każdym razem jak coś robicie, to ty o tym mów. Więc to jest niesamowite, ta gotowość tych ludzi, że to się ma tak zadziać. Co więcej, obraz, który ma trafić do Jacka, jest w procesie transportu, bo żeby się nie uszkodził, ktoś go zabierze stąd w Wigilię, zawiezie do Polski i w Polsce dopiero wyśle, żeby także nie dostaniesz przed świętami, Jacku, ale jest drogo. Trudno. Mam nadzieję, że warto będzie czekać. No, więc to bo jest. To jest cudowny obraz, który Jacek wylicytował, trzeba dopowiedzieć. Jacek wylicytował obraz Ewy Trapszo, tak, która jest wspaniałą artystką i szkicuje i znamy się. Więc też taka piękna pomoc. No i rzeczywiście ja się bardzo cieszę z tej całej akcji, z tych wszystkich ludzi i czekam na przygodę w tych naszych dalszych współpracach, tam gdzie się to wszystko zadziało, bo to też jest cudowne. Jeszcze tylko powiem na koniec, że w tą szlachetną paczkę był zaangażowany cały sztab zbuntowanych, więc jedni kupowali, robili zakupy przez internet, stacjonarnie, przesyłali to wszystko do mnie, Jacek zarządzał, Kara ogarniała Iska, jedna i druga Magda zakupy, licytacje, Ania, której tutaj nie ma dzisiaj z nami, mi wrzucała postę na Facebooka, także każdy z nas dał Marek z siebie, jeszcze Marek, tak, też licytował. I Dagmara. Dagmara. Tak, tak, też zakupy, ogarniała licytacje, tak, także swoje usługi. Swoje usługi. Każdy dał co miał i czym mógł, natomiast no rzeczywiście na zapleczu byliśmy wszyscy porówno, że tak powiem. Ja jeszcze chciałam wspomnieć też o Marcie Goryczko, która pomogła nam w zasadzie załatwiła tą transakcję dotyczącą sprzętu w AGD. Wybrała, więc mam nadzieję, że będą dobrze służyć i była z nami, a też zobaczyła, że firma, w której pracuje, też działa w sposób dobroczynny i to dało jej też myśl na organizację szlachetnej paczki na kolejny rok. Mam nadzieję, że więcej z Was będzie uczestniczyć w szlachetnej paczce, może też jako darczyńcy bezpośredni, niech się dobro szerzy, ale chciałam powiedzieć właśnie o pieniądzach, że żebyśmy się ich nie bali, że pieniądze mogą czynić dobro. Często myślimy, że pieniądze szczęścia nie dają, ale właśnie to jest moment, kiedy żeby powiedzieć, że pieniądze mogą również pomóc dać szczęście i pieniądze są energią, która daje albo dobro, albo zło, w zależności od tego, jakim im nadamy kierunek, więc nadawajmy im dobry kierunek, niech to idzie w serce, niech to służy i niech to się szerzy. Dziękujemy Wam serdecznie, że byliście z nami, bądźcie nadal, a my będziemy Wam dawać znać, co się dzieje i u naszych rodzin. Poczekaj, i dalej. Poczekaj, a jeszcze Kary nie słyszeliśmy dzisiaj. I Jacka. Słuchajcie, dobro wraca, ale dobro się rozprzestrzenia, bo nasza działalność stała się inspiracją dla osób, które wylicytowały moje zabiegi, czy tam moje klasy, więc trzymam kciuki za to, że nasze poczynania będą inspiracją dla całej rzeszy osób. Niech to inspiruje, niech to dobro się rozprzestrzenia i płynie. Ja tylko dopowiem, że jak jeden licytujący dał za gadki chyba tutaj proces 1000 zł, tak, to na początku u nas było w grupie kilkaminutowa rozmowa, czy aby na pewno to ktoś się nie pomylił. I jak teraz ja zapytać rzecznie, tak, czy aby to jest prawidłowa kwota, czy nie, żebyśmy też żebyśmy się czuli wobec tego licytującego fair. Ale odezwaliśmy się, okazało się jednak, że tak, daje nam ten 1000 zł, my też byliśmy z tego bardzo szczęśliwi, ale przez moment też byliśmy, nie mieliśmy takiej pewności, czy aby na pewno jest ta ilość zer, na pewno się zgadza, ale zgadza się. Ale ja Wam tylko podpowiem, że to są różne energie, bo ja byłam oburzona, jak oni chcieli sprawdzać, czy to jest 1000 zł, słuchajcie.
Ja byłam naprawdę oburzona. Jak to? Przecież to jest treses i to wychodzi tam 160 zł. Wszystko wliczyłam. Przecież to jest kupa roboty. Jak w ogóle można wątpić swoje siły? Więc ja ich tutaj przyprowadzałam do porządku i wszyscy, jesteście warci 1000 zł, 1000 zł i wierzcie w to i nigdy nie wątpcie. I Justynka, która też płaciła 1000 zł właśnie na kuchenkę, więc dla mnie ważne jest zdjęcie dla Justynki, żeby wysłać kuchenkę. Jak ona działa, to będę bardzo wdzięczna. Więc też bardzo dziękujemy za taką szczodrość. Ogromnie dziękujemy. Naprawdę, ale to jest warte więcej niż 1000 zł, to jest warte miliony. Milion mega. 200 tysięcy, może te 200 tysięcy, o których mówiłam, się przejęzyczyłam. No, może to nie było przy liczeniu. Mówię, nasz plan za rok. Dziękujemy wam serdecznie. Życzymy wam miłego wieczoru, miłego weekendu. Dziękuję, pa. Dzięki. Pa. Pa, Kubuntu.